Witam Was serdecznie w króciutkim filmiku, w którym pokażę Wam moje szalone suplementowe zakupy, których dokonałam na iHerb, klasycznie już. I część z tych suplementów kupiłam pierwszy raz w życiu. Jako że obserwuję od jakiegoś czasu u siebie takie małe albo i niemałe objawy insulinooporności i po prostu trochę czytałam na ten temat i stwierdziłam, że spróbuję, no bo nie zaszkodzi, to nie są jakieś rzeczy toksyczne, trujące, to sama natura, także spróbuję po prostu polepszyć swój stan. Wprowadziłam też troszeczkę inny jakby reżim dietetyczny i chciałabym się wspomóc właśnie tymi suplementami. Pierwsza rzecz to są omega-3, to kupiłam też tak bardziej uniwersalnie. Omega-3 raczej staram się zażywać w codziennej diecie, w codziennej suplementacji, o ile pamiętam, bo mam z tym cały czas problem. I szukałam takiego opakowania, które będzie najtaniej wychodziło pod względem ilości, tego stosunku ilości do ceny i po prostu przesadziłam. Czytałam, że jest to 500 kapsułek, ale w życiu sobie nie wyobrażałam, że to będzie coś tak wielkiego. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. To jest moja ręka i to są te kapsułki. To jest tu prawie pełne, bardzo ciężkie, także no coś niesamowitego naprawdę. Ja nie pamiętam, ile to kosztowało. W każdym razie nie było to drogie. Też zwracałam uwagę na stosunek tutaj na zawartość tych kwasów EPA i DHA i naprawdę nie wychodziło to drogo, a wybór jest ogromny tych omega-3 i troszeczkę czasu poświęciłam na to, żeby właśnie wybrać tę paczuszkę i myślę, że był to dobry wybór. Kupiłam też tutaj glutaminę w proszku, ona też bardzo wspomaga taką regenerację potreningową, ale również jest polecana osobom, które mają właśnie jakieś takie problemy z dziwną sennością po posiłku i z takimi, które mają objawy lekkiej insulinooporności, powiedzmy. Z tego samego powodu kupiłam też cynamon. Ja cynamonu nie lubię, więc nie ma absolutnie szansy, że ja go zacznę dużo jeść. Dlatego kupiłam sobie taki w kapsułce po prostu i tutaj nie ma tego smrodu. Ja wiem, że cynamon ma kumarynę, wiem, że niektórzy uważają, że to jest szkodliwe dla wątroby. Ja jednak uważam, że jedna taka kapsułka dziennie nie zabije mojej wątroby. A jeżeli będę się jakoś gorzej czuła, to oczywiście przestanę go jeść, no ale uważam, że nie ma co tutaj świrować z tym. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to kupiłam kultury bakterii, głównie pod kątem robienia domowych jogurtów kokosowych. U Magdy Pegowskiej widziałam film i ona właśnie robiła taki jogurt kokosowy, używając bardzo podobnych kultur bakterii, dlatego sobie kupiłam takie w tej samej dawce mniej więcej, porównywalnej powiedzmy dawce, którą łatwo przeliczyć do tej, którą ona miała. Dla siebie tak do łykania ja zwykle kupuję dużo, dużo potężniejsze dawki, ale właśnie do tych jogurtów nie ma potrzeby używania tych potężnych, bo musiałabym zrobić ze 2-3 litry jogurtu na raz, więc nie ma to sensu i kupiłam takie po prostu tańsze w słabszej dawce. Mam nadzieję, że faktycznie starczy mi zapału, żeby się za te jogurty wziąć i nie będzie to polegało tylko na tym, że kupiłam probiotyki i nic z nimi nie zrobię. Także trzymajcie kciuki tutaj, żeby moje lenistwo nie wygrało z tymi zamiarami. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten malutki taki open box. Mam nadzieję, że może macie tutaj jakąś, znajdziecie dla siebie jakąś inspirację właśnie w kwestii suplementów. Wszystkie linki oczywiście będziecie mieli na dole i ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!